Witajcie, jestem teraz na przełomie Hornadu w takiej krainie geograficznej, jaką jest słowacki raj. Jest tu naprawdę pięknie. Rzeka Hornad tutaj tworzy piękne, głębokie wąwozy, jakimi jest porościnany tutejszy właśnie płaskowyż, który ma od 800 do 1000 metrów nad poziomem morza. Tutaj dno doliny znajduje się na około 500 metrów nad poziomem morza w miejscu, w którym przebywam. O ile dziś temperatura w Małopolsce na niżej położonych terenach sięga 32 stopni, w Zakopanem prawie 28, o tyle tutaj w dnie doliny jest tylko 22,4 stopnia. Tyle było go o godzinie 17, więc widać, jak tutaj się zaznacza ta inwersja temperatury, pomimo tego, że mamy letni dzień i słońce jest stosunkowo wysoko. Gdyby była zima, słońce nie docierałoby tutaj do dna dolin, to tutaj zimą właśnie mówię, są bardzo, bardzo zaznaczone te inwersje temperatur. A dziś, pomimo tego, że mamy lato, sierpień, słońce jest jeszcze dosyć wysoko, to po prostu tworzy się ta inwersja temperatury. Jeszcze raz mówię, 22,4 o godzinie 17, a mierzyłem temperaturę o 15,10, też w górach, bo w takim miejscu, jakim jest Sokół na Słowacji, też w górach Straceńskich, czyli na słowackim raju, temperatura tam wynosiła 27,1 na 610 metrów nad poziomem morza. No a tutaj mamy 22,4 o 17, więc no zaznacza się ta inwersja. Jest to naprawdę urok. Tutaj pokażę Państwu, tutaj są skały, liczne wychodnie skał, ciekawostka taka dla geologów na pewno. Tutaj Hornad sobie płynie ładnie, wcina się tutaj głębokimi wąwozami, tak jak już wspominałem. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć w drugą stronę, jak to wygląda. Widać, że rzeka jest momentami wartka, no w sumie górska rzeka, więc czemu nie. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam, trzymajcie się, do następnego nagrania, hej.